Maksymilian Bratkowicz po Gali DSF 22 w Nowym Sączu. Powiedz przede wszystkim na świeżo, jak się czujesz po tym pojedynku? Czy rywal sprawił ci jakieś problemy i czy mniej więcej myślałeś, że tak ta walka się potoczy? Dobry wieczór, cześć. Rywal sprawił mi problemy, nawet może powiedzieć, że sprawił mi sporo problemów. Był bardzo niewygodnym rywalem, zmieniał pozycję, ciężko się walczyło, nie wykonałem planu, który był nakreślony przez mojego trenera. Ciężka walka, bardzo ciężka walka, kolejna ciężka walka w mojej sportowej przygodzie, ale i też kolejna ciężka walka zwycięska. Tak? Także jestem bardzo dumny, że po raz kolejny pokazałem to serducho, charakter i ten mój pazur. Jak się czujesz po tych wszystkich rundach? Bo punktacja sędziów była taka, że każdy z sędziów inaczej punktował. Wiedziałeś, że wygrałeś tą walkę? Powiem ci tak, każdy z sędziów punktował, że wygrałem trzy rundy, nie? Ale nie czuję się w trzech rundach zwycięski, absolutnie. Myślę, że wygrałem dwie rundy, bądź było tak, że mogły być dwie rundy remisowe, a jedna runda moja. Na pewno wygrałem pojedynek. Jak się skończyła walka, popatrzyłem się na swojego trenera, popatrzyłem się na swoją narzeczoną i powiedziałem do trenera, wygrałem to. Ja czułem się w głębi duszy wygranym, bo właśnie tam, gdzie były te momenty kryzysu, on też miał takie momenty, to ja go przełamywałem właśnie tą swoją wolą walki, determinacją, charakterem i tym zwyciężyłem. Bo walka była, przyznam, oczywiście była bardzo równa, ale ja właśnie wygrałem znowu tą determinacją i tą po prostu chęcią wyszarpania tego zwycięstwa. Tak jak mówisz, walka była trudna i walka była przede wszystkim ciekawa dla kibiców. Przed chwilą właśnie w wywiadzie mówiłeś, że ty lubisz takie walki. Dziękuję bardzo. No, nie interesują mnie jakieś tam nudne walki z jakimiś przeciętniakami. Znowu się powtórzę po raz kolejny, tylko że w innym wywiadzie. Interesują mnie tylko twarde pojedynki. Mogą być to pojedynki przegrane. Nie boję się porażki. Interesują mnie tylko takie walki, w których będzie mnóstwo emocji i ludzie będą naprawdę zadowoleni. Zadowoleni tym ludzie chcą oglądać walki bezpardonowe, w których są emocje. Jest tak zwana wojna. Ja też tego od ciebie oczekuję. Ja chcę być spełniony z walki. Jak schodzę z ringu, chcę być spełnioną osobą, która może spojrzeć śmiało w lustro na drugi dzień i powiedzieć sobie: Max, dałeś siebie wszystko, dałeś radę. Nie przyjmuję nigdy do wiadomości i do siebie takiego czegoś, że na drugi dzień, jak stanę po walce, patrzyłbym w lustro i spojrzę sobie prosto w twarz i powiem do siebie: no, mogłeś zrobić więcej. Nie, to nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby walczyć właśnie do końca. Nie wiadomo, co by się stało, mogę przegrać, ale ja mam być siebie zadowolony. To jest dla mnie najważniejsze tutaj. Mówisz właśnie cały czas o takich trudnych walkach i już na ważeniu padło nazwisko Kamil Jenel. Czy to jest zawodnik, który interesuje cię w kolejnych pojedynkach? Tak, oczywiście. I interesują mnie tylko twardzi rywale, najlepsi zawodnicy na świecie, w Europie, w Polsce, nieważne. Interesują mnie dobrzy przeciwnicy, mocne nazwiska, twardzi rywale. Nieważne, kto to będzie, czy to będzie przeciwnik z Afryki, z Australii, czy to będzie Kamil Jenner z Katowic. Walczę z każdym i chcę tej wojny. Prędzej czy później moje rękawice skrzyżują się z nim i niech będzie gotowy na wojnę, bo ja tak jak mówię, nie poddam się i to będzie szaleńcza walka. No właśnie, teraz walczyłeś z zawodnikiem z zagranicy. Dla ciebie to robi różnicę? Czy walczysz z Polakiem, czy z kimś z zagranicy? Preferujesz walkę z kimś z zagranicy? No bo są tacy zawodnicy z Polski, którzy mówią, że no nie chcą walczyć z rodakami. Absolutnie, nie robi mi to różnicy, bo walczę z Polakami na arenie amatorskiej. 3 tygodnie temu walczyłem na Mistrzostwach Polski, gdzie stoczyłem 4 walki na tym turnieju. Zostałem mistrzem Polski właśnie w tej nowej kategorii. To był taki sprawdzian przed walką zawodową. Tam, tak jak powtarzam, miałem 4 walki. Zostałem nagrodzony najlepszym zawodnikiem turnieju. Tam mi się lepiej walczyło niż tutaj. Tu jeszcze w walkach zawodowych dochodzi taki stres związany z tym, że więcej ludzi na to patrzy, na tych ringach zawodowych, przepraszam, amatorskich. Nikt tak tego bardziej nie obserwuje i tam jest jednak bardziej rozluźniony. Tutaj jeszcze muszę pracować nad tą głową, żeby się bardziej rozluźniać, bo czasami zbyt bardzo chcę komuś urwać przy sobie głowę i to też nie wygląda dobrze i ja też właśnie dzięki temu, myślę, tracę siły, nie?
To teraz chwila odpoczynku, czy od razu powrót na salę? No, powiem ci szczerze, że tak z dwa dni sobie odpocznę, ale we wtorek czuję się dobrze, bo mam delikatny piszczel rozwalony, przepraszam, obity. Wracam na salę, ponieważ 18 maja czeka mnie kolejne wyzwanie. Jadę reprezentować nasz kochany kraj jako kadra Polski, Polskiego Związku Kickboxingu. Jadę na Puchar Świata do Budapesztu. Bardzo ciężki, mocny turniej. To jest drugi turniej z kolei amatorski w tym półroczu dla mnie. Do tej pory mamy dzisiaj, który 26 kwietnia, tak? Do tej pory stoczyłem już 6 pojedynków. Dwa zawodowe i ten turniej amatorski, gdzie miałem 4 walki. To był mój 6 pojedynek w tym półroczu. Czekamy teraz 18 maja ten turniej w Budapeszcie, gdzie też jadę oczywiście z myślą, żeby ten turniej wygrać. Wtedy sobie odpocznę i będę się szykował do drugiego półrocza, bo właśnie mam w głowie tą walkę zawodową z Kamilem. Bardzo chciałbym ją stoczyć. We Wrocławiu w grudniu wiem, że ma być gala i bardzo chciałbym tam z nim właśnie rękawice krzyżować. Czekamy na to i życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy mnie wspierają i mi do...